Cześć, witam wszystkich i oczywiście na początku zapraszam do dwóch trwających konkursów. Jeden, który rozpoczął się w niedzielę i zakończy się w niedzielę w tym tygodniu. Do wygrania są monetki, 10 sztuk. Jest to nagroda dla jednej osoby. Link do tego filmu umieszczam w opisie filmu. Zapraszam także do drugiego konkursu, do tego konkursu głównego, który rozstrzygniemy, moi drodzy, w marcu tego roku. Mam nadzieję, że monety dość szybko wrócą, więc jak tylko monety i klipy wrócą, zrobimy losowanie. Zapraszam także do sklepu internetowego snumizmatyka.pl. Jest to sklep dla kolekcjonerów, dla notofilów. Zakupicie sobie albumy, klasery, holdery. Co będziecie sobie życzyć, zakupicie sobie właśnie w tym sklepie. A na dodatek mam dla Was 10% rabat na kod Rostek 2022, zostanie Wam właśnie odjęte te 10%. Zapraszam także na grupę facebookową, prywatną, zamkniętą. A jeśli chodzi o tą grupę, to tylko i wyłącznie osoby, które subskrybują mój kanał, mogą przynależeć do tej grupy facebookowej. W konkursach także biorą tylko osoby i wyłącznie, które subskrybują mój kanał. Dobra, moi drodzy, dzisiejszym tematem są dwie monety, które są pod tym albumem. $50 2022 i 1 zł 2022. Są to dwa pierwsze nominały, które wyszły w tym roku, więc moi drodzy, po oględzinach tych monet sprawdziłem sobie jakość. Wreszcie mennica poprawiła technologię, więc to jakoś teraz lepiej wygląda. Może zacznę od tej 50-groszówki. Monety wreszcie się prezentują bardzo dobrze. Ładnie. Teraz są wykonane. Oczywiście nakładu nie znamy, Nakład zna tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski oraz wykonawca, czyli Mennica Warszawska. Jeśli chodzi o 50 groszy, moi drodzy, może powiem dane techniczne dla tej monety. 50 groszy jest o wadze 3,94 grama. Średnica to 20,5 mm. Moneta jest wykonana ze stali pokrytą miedzią i niklem. Obrzeże ząbkowane, stempel zwykły, moneta jak najbardziej obiegowa. A monetę zaprojektowały dwie osoby. Rewers, moi drodzy, zaprojektował pan Sebastian Mikołajczak, a rewers pani Ewa Tyc-Karpińska. No jak mówię, no monety się prezentują bardzo dobrze. Nie ma jakichś brzydkich mikrorysek. Ogólnie moneta wygląda super. I jeśli chodzi o cenę 50 groszówki, moi drodzy, no to zaczyna się... Ja bym odradzał na przykład kupowania woreczków, bo z reguły wychodzi tak, że
Pierwsze monety, które są wypuszczane na rynek do obiegu, są to monety, które będą o największym nakładzie. Jeśli chodzi o 50 groszy, to jest trzech sprzedawców, którzy sprzedają na Allegro to na sztuki, oczywiście na kup teraz. I 50 groszy kosztuje 2,75 zł, 2,50 zł i trzeci także sprzedaje za 2,50 zł. Także, a jeśli chodzi o te woreczki, no to moi drodzy, no nic. No, tutaj jeden sprzedawca za złotówki 2022 woła 205 zł, następny 195 zł, 50 groszy za 105 zł, za 96 zł, 50 groszy za 95 zł, 50 groszy. Ktoś też sprzedaje na sztuki w postaci zestawu 10 sztuk i za złotówki woła sobie 20 zł, czyli za 10 zł 20. No i 50 groszówki 10 sztuk za 10 zł. Więc jeśli chodzi, czy są jakieś licytacje, to powiem Wam tak, że a tu jeszcze widzę 1 zł 2022 worek menniczy. 6 osób kupiło za 109 zł. A jeśli chodzi o 50 groszy, ktoś tu wystawia za 100 worek. No i to by było na tyle z tych woreczków. A teraz przejdźmy sobie do złotówki. Bardzo wreszcie pięknie wykonane. Nie są już tak brzydkie jak poprzednie roczniki. Normalnie cud, miód i maliny. No to może powiedzmy dane tej monety, jeśli chodzi o złotówkę. Moi drodzy, moneta jednozłotowa, rocznik 2022. Waga monety 5 gram, średnica 25 mm. Moneta jest oczywiście wykonana ze stali, pokryta miedzią i niklem. Obrzeże jest na przemian gładkie i ząbkowane, stempel zwykły, moneta jak najbardziej obiegowa. A jeśli chodzi o projektantów, ponownie jest to pan, to znaczy awersu, pan Sebastian Mikołajczak, a rewers wykonała pani Ewa Tyc-Karpińska. Nakład, oczywiście już mówiłem, jest nieznany. Będzie znany dopiero z początkiem roku 2023. Może troszeczkę prędzej, ale takie informacje to są przecieki. Więc no, co tu dużo mówić. A jeśli chodzi o cenę jednozłotówki, jeśli chodzi na sztuki, jest to 3,90. 3,85 i 3,50. Trzy osoby sprzedają tą złotówkę na sztuki. No jako nie licytacja, tylko na kup teraz. A można kupić także zestaw 50 i 1 zł, 50 groszy i 1 zł. I też trzy osoby tylko sprzedają. I jest to 7 zł 99 groszy, 6 zł 85 groszy i 6 zł 15 groszy. Więc tu już mamy, moi drodzy, na złotówce, przepraszam, 2,90 zysku. Ale tak jak mówię, no zazwyczaj jest tak, że oczywiście nie jest to regułą, zazwyczaj jest tak, że
te pierwsze monety, które są wypuszczane, mają największy nakład, więc może tak być, ale nie musi. Jest, przepraszam znowu, nie jest to regułą. Więc w obiegu na pewno te monety się już pojawiły z tego powodu, że tak jak mówię, no, jest to są to monety pierwsze, więc na pewno mają duży nakład. W bankach na pewno już się pojawiły, no i na 100% w sklepach. Więc wyłowić sobie, odłożyć do klasera, bo kolekcja musi być pełna. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Przypominam jeszcze osobom, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują, o zasubskrybowanie kanału. Was to nic nie kosztuje tak naprawdę, a jak już powtarzałem wielokrotnie, mi to pomoże w rozwoju tego kanału. Okej, dobra. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.